Trenerze, proszę o komentarz do dzisiejszego meczu. Ну, понятно, что это, в принципе, рядовой матч чемпионата, но есть такое отношение между Лехом и Варшавой, и эту игру как бы все время выносят за скобки. Tak, to jest kolejny mecz w Ekstraklasie, natomiast oczywiście mam świadomość tego, że to jest mecz trochę inny. To jest mecz specjalny ze względu na stosunki między kibicami Legii i Lecha. No i dlatego ten mecz jest uważany za wyjątkowy. No, ja już drugi mecz grałem przeciw Lecha, pierwszy u domu. My 1-0 przegrali. K сожалению, my byli lepszej komandą, no przegrali. Сегодня хотелось бы взять реванш, z czym i komandu, i naszych boleczków pozdrawiam. Czyli tak, graliśmy już przeciwko Lechowi Poznań u siebie w domu. Niestety wtedy przegraliśmy 1-0, mimo tego, że byliśmy drużyną lepszą. Przyszedł czas na rewanż i bardzo się cieszę, że nam się to udało i w związku z tym gratuluję i swojej drużynie, jak również kibicom Legii. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszam do zadawania pytań. Jeśli są pytania, proszę korzystać z mikrofonu, który znajduje się na sali. Proszę. Radku drugi. Okay. Radosław Kosakowski, Sport Gniezno.pl. Pan trener, pozdrawiam z pobiedą. Dziękuję. Każe się, że może być już z czempionatem Polski. No, padasz ze mną, widzimy. Wy baletem, pewnie, zajmowali się. Nie. Zdaje, że pan się zajmował baletem do tej Nie. pory. No, тогда зачем takie rzeczy? U nas jeszcze, насколько ja понимаю, 9 игр, да? Jeszcze zostało nam 9 meczów. 9 игр, to 20 meczów przed sobą. Ja gawariu. Podaż ją. Wopros. Prosimy o pytanie. Wy zagłasny, że сегодня wydostali dwa podarki. Jeden od Macieja Wilusza, drugi od sudzi tego zarejestrowania. Zapytałem, czy zgodzi się pan trenerowi tłumaczyć. Ja się pytam, prosto dumaję, co odpowiedzieć. Tłumaczę kolegom, bo nie wszyscy może zrozumieć. Dlatego proszę zadawać pytania po polsku. Da, mój drogi. Czy zgodzi się pan z tym, że Legia, będąc dzisiaj niewątpliwie lepszą, dostała dwa prezenty. Jeden od Macieja Wilusza, drugi od sędziego tego spotkania. Żeby prezenty dostawać, coś to надо dla tego делать. Ja думаю, że my byli сегодня лучшей командой, у нас было еще много моментов, которые мы не забили. A to, że кто-то что-то сделал, ja извиняюсь, ja никогда ничего не комментирую. Tak naprawdę, żeby dostawać prezenty, to trzeba na nie zasłużyć. Trzeba coś zrobić, żeby na nie zasłużyć. Myśmy zasłużyli na dużo więcej, ponieważ mieliśmy wiele innych okazji do strzelenia bramek. Natomiast to, co nam coś chciał podarować, czy tak jak pan twierdzi, zrobił nam prezenty, na ten temat nic nie wiem i nie chcę tego komentować. Proszę. Ja się Radosław Nowogrodzki, panie trenerze, nawiązując do tych dwóch pojedynków Lecha z Legią, tego, który był dzisiaj i jesiennego, jakie pan widzi główne, bo ono się jednak dosyć mocno różniło, jakie pan wskazuje różnice między Lechem i Legią z tamtego meczu i z tego? Jest różnica, jest. Ну, я не хочу, не люблю про другие команды говорить, не потому, что я их не люблю. Но у них есть свой тренер, который должен свою команду характеризовать. Я надо уважать, я так понимаю. Я только могу про свою команду только говорить. To jest kwestia szacunku, żeby nie komentować, nie mówić o grze drużyny przeciwnej, to do tego są jej trenerzy. Ja mogę tylko powiedzieć coś na temat swojej drużyny. Różnica z pierwszej gry, po pierwsze my fizycznie lepiej gotowi. Przede wszystkim jesteśmy dużo lepiej przygotowani taktycznie, fizycznym, również taktycznie, pod względem taktycznym. Automatycznie i psychologicznie. I automatycznie wynika również to, że jesteśmy lepiej przygotowani psychologicznie. Wszystko wzajemnie związane. To jest wszystko wzajemnie powiązane. Czy jest jeszcze? Lewandowski Michał, tak się gra kom. Trenerze, ta cała otoczka wokół Kasprocha Malejnena, najpierw w czwartek, że nie zagra, że jest chory, że jakiś uraz,
Teraz nagle okazuje się, że jest zdrowy, gra, nawet został wprowadzony. Teraz właśnie pytanie, po co został wprowadzony? Żeby do końca rozłościć kibiców Lecha? Ну я разве похож на несерьезного человека? Czy trener wygląda na niepoważnego człowieka? Jeszcze раз? Ну я, ты не разумела, я разумею. Я похож на несерьезного человека. Czy trener wygląda na niepoważnego człowieka? Что значит я буду дразнить? Я профессиональный тренер или я профессиональный тренер, я смотрю, что на поле, что для команды лучше, чтобы нам выиграть. Я что? Тренером, Хамалайнен или Иисус Христос, какая мне разница, кто выйдет? Czy так, так правда, я патрю завше на то, чтобы это было как наилучшее дружище. У Хамалайнена была травма, вчера после тренировки мы его оставили, посмотрели его, ничего серьезного нет, и он на машине приехал к сегодняшней игре готовиться. Хамалайнен мне сегодня потребовался последние 15 минут, я его выпустил. Я разумею, бо Хамалайнен... Я рад, что Хамалайнен у нас в команде. Ale jestem bardzo się cieszę, ale pozwoli. I jeszcze jest хорошие игроки в Лехе, парочку, которых бы я тоже с удовольствием имел в команде. Jeżeli chodzi o Kaspara Hamalainena, on miał drobną kontuzję, która nas niepokoiła i dlatego musiał zostać w Warszawie, żeby przejść badania. Lekarz stwierdził, że może go dopuścić do gry, w związku z tym przyjechał do Poznania, ale nie przyjechał za mnie autokarem, tylko przyjechał samochodem. I teraz tak, razem z panem doktorem. A propos Lecha i Hamalainena, jest na przykład w Lechu kilku piłkarzy, którzy mi się bardzo podobają i bardzo chętnie bym ich w naszej drużynie widział. Jeżeli stawiłem Kaspara Hamalainena do gry, to jest dlatego, że przez ostatnie 15 minut był mi potrzebny i po to właśnie w tym celu został wypuszczony na boisko. To tyle. No okej, okay, dobra. Czyli w taki... Jeżeli mogę prosić o kolejne pytanie. Dobra. Dawajcie pro futbol. Możemy porozmawiać o piłce nożnej. Dlatego, że na polu był futbol. Dlatego, że na boisku odbywał się mecz piłki nożnej, jeżeli pan zauważył. Czy są kolejne pytania? Proszę. Panie trenerze, tak w porównaniu, może trochę w kontekście do tego jesiennego meczu, czy pan się dzisiaj tutaj mimo wszystko po Lechu nie spodziewał trochę więcej? Нет, мы самого главного игрока у них взяли, который нам в Варшаве забил. Так на правде то не, не, dlatego, że najlepszy их piłkarz, który strzelił нам bramkę в Варшаве, jest w tej chwili już u нас. Теперь он у нас в команде, поэтому... Jest у нас в дружине, в związku z tym... Proszę kolejne. Jeszcze chciałem, panie trenerze, wrócić na chwileczkę do Kaspara Hamalainena. Czy pan przed tym spotkaniem, zakładając jego wejście, rozmawiał, dyskutował na temat tego, co może go tu czekać, no bo wiadomo, że publiczność przyjmie go gwizdami, przyjmie go w sposób surowy. Czy pan z nim rozmawiał, czy pan toczył z nim jakąś tego typu rozmowę, przygotowując go do tego meczu? My wszystko przesчитываем, wszystko obo wszystkim думаем. Поэтому мы с ним разговаривали на эту тему, насколько у него готовность, и мы, я думаю, что сделали все правильно. Ну и последнее, если слово Хамалайна, да, чтобы мы на эту тему больше не говорили, есть профессиональный футболист, который здесь, в моем понимании, очень хорошо отработал, честно, и принял решение поменять команду. В конце концов, Древний Рим, рабов здесь нету, да, как говорится? Так, правда, жаден пилкаш не есть невольником. Есть это заводовый пилкаш, чтобы закончить там Хамалайна. Есть это заводовый пилкаш о доскональных умениях, который сдецидовал изменить дружину. И так сделал. Oczywiście, że tak, wracając do pana pytania, że rozmawialiśmy z Kasprem na temat tego, co jego tutaj może czekać, ponieważ my na wszystko zawsze zwracamy uwagę. Wszystko, na wszystko, wiemy, że na wszystko możemy liczyć. W związku z tym taka rozmowa została przeprowadzona i chcieliśmy zobaczyć, na ile Kasper będzie przygotowany do tego spotkania. I jego, on честно здесь отработал. I on bardzo dobrze swoją rolę przyniósł im paru tytułów i jego решение надо уважать. I powiem jeszcze jedno, tutaj wykonał bardzo dobrą robotę, bardzo dobrą pracę Kasper Hamalainen. Raz on решил к нам прийти, значит он так решил. Pomógł Lechowi zdobyć tytuł i trzeba szanować jego decyzję, ponieważ skoro zdecydował, że chce być w Legii,
to tak jest. On tylko swojemu papie i mamie должен объяснять. I tak naprawdę tylko powinien takie rzeczy wyjaśniać swojemu. Больше никому. I nikomu więcej. Больше никому. I powtórzę jeszcze raz, nikomu. Поэтому уважайте своего футболиста. Dlatego bardzo proszę, żebyście mieli szacunek do swojego. Потому что каждый из вас тоже где-то свое решение принимает. Dlatego że każdy z was przyjmuje jakąś decyzję w swoim życiu. И вы тоже хотите, чтобы ваше решение уважали. I bardzo byście chcieli, żeby te decyzje były szanowane. Тема Хамалайнена закрыта. Есть еще пару футболистов, которые будут тоже в Варшаве играть. Каспер Хамалайнен, темат Каспера Хамалайнена уважен за замкненты. Есть еще пару бивкажей, которые будут играть в Варшаве. Есть question or last question? Last question. Teraz по польску. Разумею. Если Legia zostanie mistrzem, pan się wzbrania, ale ja to widzę. Nie надо вперед смотреть. Jasne. Jeżeli Legia zostanie mistrzem, czy pan będzie prowadził tę drużynę w eliminacjach Ligi Mistrzów? Nie bardzo nie lubię słowa jeśli. Słowo jeśli oznacza w moim pojmaniu nieuwierenność. Jeżeli mówi pan słowo jeżeli, to... W moim pojmaniu, w twoim pojmaniu ja nie znam, co. W moim pojmaniu jeśli, słowo w moim leksikonie nie. Nie ma takiego słowa w moim leksikonie. It's not my philosophy. To jest po prostu nie to słowo. Oh yes or no, but not maybe. Może być tak, okay? Albo nie, natomiast nie ma czegoś tak jak maybe. Czy...